Kim jest tam? Dzień pierwszy. Jeszcze 2 lata temu nigdy nie podjąłbym się powiedzenia choć jednego kazania na temat Maryi, a co dopiero 19 kazań, które dzisiaj rozpoczynamy. Uważałem się za młodego człowieka, potem młodego księdza, chociaż to dalej trwa, który jest bardzo chrystocentryczny. A Maryja, jak to pisze święty Paweł w liście do Galatów, gdy nadeszła pełnia czasów, zesłał Bóg syna swego zrodzonego z niewiasty. To jest jedyne wspomnienie o Maryi. Zobacz, że nawet nie podał jej imienia. Napisał tylko niewiasta. Co ciekawe, to jest najstarszy tekst o Matce Bożej zapisany w Nowym Testamencie. Niewiasta. Ja też w taki pawłowy sposób przeżywałem obecność Maryi w swoim życiu. Niewiasta, która urodziła Jezusa. Kropka. Wkurzały mnie trochę określenia. Matko najukochańsza, królowo. A już mnie skręcało, kiedy słyszę matuchno najsłodsza, takie bardzo babcine. Najbardziej nie mogłem zrozumieć, jak była przedstawiana w koronach, w złotych sukniach, siedząca na tronie, choć wiele lat jakoś pielgrzymowałem do Częstochowy. Na zakończenie pozwólcie wiersz Aleksander Jurewicz. Są słowa, ale nie umiem jeszcze mówić z Tobą, najuczciwsza Matko Boska. Ja, Twój pijany anioł, skrzydłami zamiatam brudne schody, żebyś Ty mogła bezszelestnie wejść, utrudzona Matko Boska, nadaremnej miłości, która wyprowadzasz na światło z koszmaru bezsennej nocy. Dla Ciebie tylko kroję żyłę ciepłego chleba, żebyś głodna nie musiała być. Milczę do Ciebie, bo tylko taką znam od dawna rozmowę. W Twoją nieśmiertelną gwiazdę uwierzyłem. Uwierzyłem w Ciebie, królowo neonowych ulic i topiącego się asfaltu, matko karmiąca wszystkie nienarodzone dzieci. Tylko Ty potrafisz, jak każda inna kobieta, odchodzić i wracać. Matko zbyt bolesna, matko zbyt nieżywa. I kiedyś sobie pomyślałem, czas naprawdę poznać Maryję.